Adam, czy byłeś królem gówna? Oczywiście, że byłem i to potwierdzam. Sam to mówiłem na lepie, bo kiedyś jak Albert nasz tutaj, który ogląda, może potwierdzić, kupiłem Poloneza Traka w Polsce i Albert jeździł na ten, na... Naprawdę? No, Albert jeździł do tego, do stadniny koni, brał te gówno za flaszkę całego traka, ładował worki 20 czy tam 25-litrowe, jeździliśmy na działki i sprzedawaliśmy te gówno jako nawóz. Bo w sumie nie? Od koni to jest najlepszy nawóz. Chłopie, jaka kasa była z tego, nie? W sezonie, nie? Jak działkowcy brali, byłem królem gówna. Wtedy sam się tak nazwałem, jestem król gówna, nie? Normalnie jechaliśmy na ten, wiesz, jakaś nowa inicjatywa nasza, nie? Że kupiłem Poloneza Traka, jechaliśmy na ten, na stadninę koni, gówno za flaszkę od koniuszego i worki 25 litrów i po działkach. Nawóz konny najlepszy. Także może jeszcze ktoś by z was spróbował, jak nie ma jakby koncepcji. Można fajnie dorobić. Można fajnie dorobić. Albert, potwierdzam, tak było, nie? I fajne pieniądze były, bo to masz przebite, dosłownie jakbyś miał za darmo towar, za flaszkę kupujesz całego traka, nie? Co spakujesz? Po 5 złotych worek. Bo będziemy otwierać z Krzysztofem pizzerię, żeby zarobić na tym, a później tam będziemy chcieli drugi lokal otworzyć, to będzie Polonia. To jest kurwa raj obiecany, nie mogę tego. No.